Tobiasz, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. A i sorry, że nie było tak długo odcinka, po prostu nie miałam co nagrywać. A dzisiaj do Was wracam z odcinkiem z przekładania brachy pelmy albo pilosu. O Boże, ale spadła do większego pojemniczka. Ona siedziała sobie w tym takim pojemniczku, a teraz będzie siedzieć sobie w takim. I ogólnie niedługo zobaczycie nowe ptaszniki u mnie na kanale. Jeden mały propsik. Muszę Was przestawić. Wreszcie mam statyw. Z tego co chyba widzicie. Mam statyw. Dobra, widzicie? Statyw ładny. Ups. Dobra, otwieramy pojemniczek. Wszystko ładnie widzicie? Raczej tak. I tak, ja przysypię sobie torf z tego pojemnika, bo ja pająkowi tydzień temu zmieniałem. I w ogóle brudny nie jest. Jest no ładnie nawilżony, w ogóle brudny nie jest, po prostu mu przesypię ten. No nie będę marnował. Nie będę następnego nowego kładł. Kurczę, tak na oko bym mu dał. Jeszcze więcej torfu. A cały sypnę. Okej. Zobaczmy jaka jest warstwa. Co? Trochę dosypię. Muszę wziąć pojemnik z torfem. Okay. Trochę muszę dosypać. Nie, może dziś z tyle. Jeszcze trochę. No, tyle. Myślę, że będzie dziś. Znowu nasypiłem na biurko. Trochę ten rozdrobnie. Okej. Kurczę. Znowu brudne łapy od torfu. Dobra, gdzieś padam z namiotę. Okej, więc mamy torf no dość dużo, nawet sami zobaczcie. Pierwszy raz spojrzę, czy nie przypadkiem za dużo nie dałem. No, myślę, że jest dobrze. Ok. Niestety, kryjówki nie posiadam, a kryjówka posłuży mi... Kryszówka jako kryjówka posłuży pająkowi. Wiecie? Ja sobie siupnę, pozwólcie. Tylko was trochę tutaj przesunę bardziej. Widzicie? Widzicie. I ją umieszczę tutaj tak w narożniku. O. Teraz wystarczy tylko osypać ją torfem. I będzie git. Tylko czekajcie, ja tu wezmę tego nowego torfu. Myślę, że gdzieś z tyle. Kurczę, nie, trochę za mało. To też nie przesadzić. Wsypię wszystko. Jak chcę jeszcze trochę ten potem odejmę. Dobra. Trochę znowu nasypiłem. Teraz jakoś ładnie, żeby to tutaj. O. Jakoś tak. Trochę mało na tej kryszówce jest tego torfu. Trochę uklepię to, żeby to się jakoś mocniej trzymało, wiecie? Chyba widzicie wszystko ładnie, tak? Wiecie co, wam to tak zrobię? Będzie lepiej? Czy może światło jest słabe, bo nie wiem. Tak trochę słabo widać. Dobra, wiecie co? Ale może lampka, może ktoś coś da. Chociaż trochę może coś da. Jakieś oświetlenie. Nie wiem, czy to gorzej widać, czy lepiej.
gorzej mi się wydaje, wiecie? Kurczę, blady. Mogłabym coś inaczej zrobić. Albo was inaczej postawić. Nie no, dobrze. To na razie to ten 23 taki nieważny. Znaczy, w sensie, żebyście mnie widzieli dobrze. A czy tak widzicie jakoś tam nasze... Nie umiem się wysławić nawet. Okej. Okay. Tutaj uklepać trochę. Cyk. Prześwit. Dobra. I mam tak, mam różne kamienie i mam taką muszelkę fajną. Ja myślę, że tą muszelkę też mu dam tutaj tak w... O, narożnik. W ramach wystroju terraria oczywiście. Tylko trochę uklepię tutaj, wiecie? Ten torf. Okej, okay, tak o. Muszeleczka jest. Mam też jakieś kamyki. Tylko, że się zastanawiam, czy by jakiś kamyk dać, czy ta muszelka by starczyła. Mam taki kamyk i tu więcej jeszcze. Taki duży mam też. Mam też takie trzy płaskie. O. I wiecie co? Ja myślę, że dam... Tak dla zdoby tutaj taki płaski kamyczek. O. I ten bym dał jeszcze tutaj i by było chyba git. Tak ładnie wcisnąć. I może by położyć ten o tak jakoś. Taką górę kamyków. Bym to nazwał. Jeszcze spróbujemy nakarmić pająka potem, jak go przełożymy. Wiecie co? No, będzie dobrze. Tak fajnie wyszło, tylko jakoś nie łapię. Okej, teraz będziemy przekładać pająka, który siedzi standardowo. Tutaj. Może postaram... O! Się ruszył. Kurczę. Ja się boję, że mi wystrzeli jak z procy po prostu, jak otworzę pojemnik. Już raz taką akcję miałem. Wiecie co, ja teraz muszę się bardziej skupić. Przy odkręcaniu pająka. O, ale się rusza. Jezu. Ale on się od tego pojemnika nie chce oderwać. Od tego wieczka. Okej, okay, mam już się oderwał od wieczka. Teraz wystarczy tylko, że go otworzę ładnie i go po prostu przegonię. Czekajcie, ja sobie tylko przyszykuję tu już wieczko, w razie w jakbym miał zamiar po prostu w szybkie run zrobić. No nie, no proszę, nie rób mi tego, gościu. Bądźmy szczerzy, nie? Musisz zawsze uciekać. No proszę, no. Ci nie chcę zrobić krzywdy. Chcę po prostu tylko leciutko wygonić się z tego pojemnika. Nie mogę się tego zabrać totalnie. O, tak, tak, dobrze. Grzeczny pająk. Widzisz, miał miano najlepszego pająka w mojej hodowli. Proszę. Proszę, schodź sobie, niech napojem. I fakt, spadł mi. Sorki za to. Dlaczego mi spadł ten pojemnik z ręki, ja wiesz, nie? Przez przypadek opuściłem pojemnik. Nie chowaj się jeszcze, nie chowaj się, proszę, nie wchodź tam. Obczajcie to, spadł mi pojemnik, zniszczyło mi się gniazdo. Kurczę, niefajnie.
No nie fajnie trochę. Tutaj trochę położę. I to tutaj jeszcze wezmę. No nie, no cały się skitrał. O kurczę, nie przewidziałem, że z tyłu będzie miał prześwit. Znaczy w sumie mały prześwit nie zaszkodzi mu, że będzie mały. Chociaż, że może mu tam trochę wcisnę te torfu. No, bo tam trochę tego torfu wcisnę teraz. Pewnie by nie miał takiego prześwitu za bardzo. Spadł mi pojemnik i tyle. Mój błąd był. Źle pająka wtedy bym. Źle pająka brałem. Mogłem trochę puścić niżej i mi spadł pojemnik niestety. Dobra, ma tam małe takie prześwity, a to bardzo tyciu są te prześwity. Myślę, że można zakończyć aranżację terrarium. Pojemnik nie należy do najładniejszych i do najlepszych. No ale cóż, na razie nie mam wystroju za bardzo. Czy wy to widzieliście? Czy ja nie pokazałem? I kurczę, makra nie zrobię! Bo pająk stwierdził, że ja sobie jeszcze posiedzi. Hehehehehe. Trzeba wziąć. Czy mam to jakoś? Czy mam ten pająk? Czy będzie widać pająka? No trudno mi powiedzieć. Nie widać chyba go, nie? Trochę do kitu. Zobaczcie, to był, no to nie widzę, też nie zauważyć, to był mały prześwit tutaj na różniku. Dobra, kurczę no. A się schował, skubany. Widać, jego odnóżę takim, tak słabo widać, ale widać jakoś. O kurczę, szkoda. Trudno. Tutaj lekko ubić, dobra. Wiecie co, ja myślę, że odcinek będę kończył. Odłożę was na statyw z powrotem. Albo poczekajcie. Na razie was tak położę. I zamknę pojemnik po prostu. Dobra, zamknąłem pojemnik. To odłożę tutaj na boczek. A, mi spadł ten pojemnik. Dobra. Już położę was na statyw z powrotem. Mój zarąbisty statyw. Kurczę, no. I wchodź. Dobra, trudno. Pożegnam się z wami tak. Jakoś. O. Widzę, mi widać chyba. Powinno. Więc jeżeli odcinek wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. No i suba z dzwoneczkiem na tym kanale. No i w sumie widzimy się w kolejnym odcinku, który będzie też niedługo. Będzie kilka nowych pająków, więc do następnego. Trzymajcie się. Cześć, na razie, pa.